Witam bardzo serdecznie, z tej strony Pan tutaj w bardzo ważnym odcinku na tym kanale. Na samym początku prosiłbym Was, żebyście zostawili łapkę w górę oczywiście, komentarz, czy udostępnili kolegom, nie wiem, znajomym, gdziekolwiek możecie, dlatego że ten filmik fajnie, żeby dotarł do dużej ilości osób, a kto wie, czy nie uda się dotrzeć do źródła, do którego chcemy dotrzeć, czyli do EA, słuchajcie. Oni powiedzieli, że zrobią grę taką, jaką my chcemy, taką, jaką cała społeczność sobie życzy. I to są uwagi nie tylko ode mnie, ale od całej, no prawie całej mojej widowni, od ludzi, którzy najczęściej się udzielają u mnie na kanale, tudzież na grupkach, na moim fanpage'u, ponieważ umieściłem post, w którym zapytałem Was, co powinno się zmienić, co powinno dojść, jaki powinien być kolejny Need for Speed. I w tym odcinku postaram się krótko, ale jednak tak całkiem rozbudowanie na ten temat opowiedzieć. Ogólnie wyznaczyłem sobie taką topową dziesiątkę punktów, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Są jeszcze punkty poboczne, które weźmiemy na koniec. A na początku chciałbym wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. Mianowicie większość z Was na pewno wie coś o czymś takim, co nazywa się Need for Speed Most Wanted 2005 i 2012. Wiele osób teraz bardzo, ale to bardzo chciałoby powrotu poprzednich części jako remaster, czyli jako kolejna część jakby od nowa starej części, na przykład Most Wanted'a załóżmy, czy Undergrounda, bo wiele osób właśnie wspominało o Undergroundzie. Słuchajcie, ten Most Wanted 2012 był planowany jako właśnie następca Most Wanted'a 2005 i później nie wiem co się stało, nie wiem co się im zmieniło, co się im w główkach poprzewracało, ponieważ w początkowych wersjach i w betach i w jakichś tam demach były właśnie elementy, były inne elementy, gra wyglądała inaczej, miała elementy nawiązujące do 2005, do właśnie tego Need for Speed'a i potem im się coś zmieniło i wydaje mi się, że EA raczej już remastera nie zrobi. Jeśli robi, no to bardzo fajnie, ja się cieszę, tylko żeby tego remastera też nie zepsuli. Także nawiązując do remasteringu kolejnych części, boję się, że mogliby to zepsuć, ponieważ już jeden zepsuli tak naprawdę, robiąc z niego zupełnie co innego, a jeśli im się to uda, no to życzę powodzenia. Ogólnie przepraszam, że tak na samym początku gadam o tych łapkach i komentarzach i tak dalej, ale zależy mi, żeby ten filmik miał jak największy zasięg, więc pierwszym punktem, o którym tak naprawdę najwięcej osób pisało i który może być najważniejszy, jest to fizyka lub model jazdy. Dla mnie najważniejszy byłby kompromis pomiędzy stylem arcade i rzeczywistym sterowaniem, sterowaniem, które byłoby odwzorowaniem tego, co mamy w rzeczywistości. I takie właśnie sterowanie jest w Forza Horizon 3. Wiele razy sobie dzisiaj do niej napomnę, dlatego że ta gra zastąpiła mi Need for Speed'a i szczerze powiedziawszy zrobiła to idealnie. Forza Horizon 3 jest tak dobrze dopracowana. Ogólnie chodzi mi o Forza Horizon, bo nie tylko Horizon 3, ale jest to gra, która ma takie cechy właśnie, których brakuje Need for Speed'owi. I właśnie ten styl, ta fizyka jazdy bardzo jest tu potrzebna, powinna zostać zmieniona, dlatego że głównie teraz EA robiąc te Need for Speed'y opiera się na takiej fizyce głównie do driftu, prawda? Każdy lubi sobie podriftować, ale tutaj nie możemy przejechać zakrętu trzymając się dobrze autem, bo tak czy siak ono wejdzie w ten poślizg, czy chcemy tego, czy nie. A po prostu myślę, że raczej to wskazane nie jest. I nawet nie patrząc tutaj na napęd w samochodzie, w Most Wanted 2012 driftowało się wszystkim, no a myślę, że tak być nie powinno, więc ta fizyka najczęściej dla Was powinna być urzeczywistniona. Według mnie nie do końca, troszkę tego arcade'u powinno zostać, ale rzeczywiście gdyby auto zachowywało się tak jak w prawdziwym życiu, no to gra również bardziej by zachęcała do takiego skillowania, do uczenia się bardziej tej jazdy, więc fizyka na pewno powinna zostać zmieniona. Drugim punktem będzie policja. Jak dobrze wiecie, najlepszą policją była policja w Carbonie, w Most Wanted'zie. To była taka policja, z którą naprawdę mogliśmy czasem mieć problem. Oczywiście, czasami zachowywała się jak idioci, no bo to są boty. Ale obecna policja to jest śmiech na sali. Nawet te momenty, w których policja podjeżdża do nas, jest jedna policja, jesteśmy sami z nią na ulicy. Stajemy na ulicy, pojawia się jakaś scenka i nagle to odliczanie się zaczyna chwileczkę, że prawie nas złapała, możemy sobie nagle odjechać, co jest w ogóle bez sensu. Policja albo nas łapie, albo nas nie łapie. Policja albo stara się nas złapać, albo jedzie sobie za nami i nie wiem, gada przez radyjko, prawda? Tak jak to się dzieje w nowym Need for Speed'ie, to mi się bardzo, ale to bardzo nie podoba. Obecnie teraz w tle tego filmiku na pewno nie wstawię żadnego nowego Need for Speed'a. Myślę o Most Wanted'zie, Carbonie, czy jakimś z moich ulubionych i tam policja naprawdę była niezła. O, teraz tak naprawdę próbują tej policji dać troszkę więcej tego respektu, żeby troszkę trudniej z nią było, dając jej te power-upy. Czy policja w Most Wanted 2005 miała jakieś power-upy, czy tam, nie wiem, mieli coś, strzelali do nas czymś i tak dalej? Oczywiście te technologie są obecne w policji, tak naprawdę tej prawdziwej policji w rzeczywistości mają takie różne technologie, ale nie są one na co dzień używane na pewno, szczególnie nie do łapania ulicznych jakichś tam uciekinierów i tak dalej. No może już, kiedy pościg trwa dosyć długo i tak dalej,
dalej, ale mi się te power-upy obecnie nie podobają. No dobra, takim power-upem mogło być wezwanie helikoptera, czy nawet Crossa, który przyjeżdżał sobie kiedy tam chciał, chociaż z tym coś tam było związane. W każdym razie policja powinna być troszkę mądrzejsza, te pościgi powinny od nas czegoś wymagać i powinniśmy mieć trudniejszą ucieczkę. Ta ucieczka powinna być naprawdę o wiele trudniejsza i policja powinna zachowywać się zupełnie inaczej, po prostu tak, żeby nam to też sprawiało czasami przyjemność, a czasami żebyśmy też mogli sobie upsuć nerwów, uciekając przed nią. Następną rzeczą, o której wypada wspomnieć, to cykl dnia i nocy. W ostatnim Infrospeedzie zostało to usunięte i było to, myślę, troszkę tak oddane ku czci może Undergrounda 2 czy 1, czyli tych nocnych Need for Speedów, które tak naprawdę kiedyś bardzo się przyjęły. Tak, kiedyś się bardzo przyjęły, ale teraz już tego nie chcemy. Teraz cykl dnia i nocy to jest podstawa. Dobra, teraz mamy w nowym Need for Speedzie cykl poranka i nocy. Nie, tak nie powinno być, słuchajcie. Według mnie ten cykl dnia i nocy był tak naprawdę, nie było go w nowym Need for Speedzie i był wielkim zawodem. Ludzie nawet próbowali modować sobie grę, żeby mieć ten dzień i nawet da się tak zrobić. To pokazywał na przykład kanał Crown, robiąc na specjalnym modzie to wszystko, ale na przykład gdyby był ten cykl dnia i nocy i chcielibyśmy mieć wyścigi tylko nielegalne w nocy, to dlaczego nie? Podczas dnia robilibyśmy na przykład wyścigi na torach, bądź specjalne wyścigi, takie troszkę inne, może bardziej legalne, może jakieś imprezy samochodowe, które byłyby legalnie zorganizowane nawet przy udziale policji, a w momencie, kiedy ścigamy się w nocy, na przykład w dzień tej policji jest więcej, ścigamy się nielegalnie w dzień, to policja nas goni, w nocy tej policji jest mniej, jeździmy inne wyścigi nielegalne i to by było całkiem ciekawe. Teraz wchodzimy w tuning, jest to czwarty punkt i tu mógłbym gadać przynajmniej z 2 godziny o moich odczuciach na ten temat. Jako że czas mam ograniczony, bo nie chcę, żeby ten odcinek miał pół godziny, pewnie i tak będzie miał, ale chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Tuning to jest tak naprawdę sprawa osobista. Każdy myśli o tuningu w inny sposób. Według mnie każde auto powinno mieć taki tuning, żebyśmy mogli najlepszym, najdroższym autem w grze i najtańszym mieć na koniec takie same statystyki, jak było w przypadku Junkmanów, no prawie takie same statystyki, jak było w przypadku Junkmanów w Most Wanted 2005. No tam naprawdę niektóre różniły się na przykład skrętem i tak dalej, no ale tak, no, o to chodzi, słuchajcie, samochody, tak nie da się nigdy do końca zrobić tak samo, ale fajnie było, że kiedy biorę sobie, załóżmy, Punciaka, no Punta pewnie teraz już nie będzie, ale biorę sobie Punciaka i biorę Carrera GT, tuninguję je, obydwa te samochody tuninguję tak samo i mam takie same możliwość, takie same mam tak naprawdę osiągi. I no, co prawda w karierze musiałbym pewnie mniej troszkę dołożyć, w Punciaku musiałbym więcej, ale właśnie o to chodzi. Tuning w Need for Speed 2015 był bardzo fajny, był bardzo fajnie rozbudowany, powinien być jeszcze troszkę, jeśli chodzi o wizualny tuning, aczkolwiek jeśli nie byłby, do tego bym się nie przyczepił. Ludzie również mówili, że fajnie byłoby mieć na przykład własny bodykit, czyli taki autosculpt, jak był w Carbonie, czyli bierzemy sobie jakiś tam przygotowany już zderzak, możemy go rozszerzać, możemy mu zwiększać, zmniejszać różne rzeczy. To było również Need for Speed Undercover. I oczywiście ludzie mówili też, że nie tylko powinny być części znanych producentów. Na przykład, kiedy chcemy sobie troszkę reputacji zwiększyć, na przykład gdyby tak było, no to kupujemy sobie części w jakichś specjalnych sklepach z Rocket Bunny, nie wiem, z jakimiś tam originami, czy nawet BN Sports, słuchajcie, chociaż tych pewnie nie będzie, choć fajnie było, gdyby były. No to słuchajcie, na przykład, a jeśli nie mamy pieniędzy, to kupujemy sobie jakieś taniochy, takie nie do końca ładne, coś w tym stylu byłoby też fajne, no inne po prostu. Ludzie również chcieliby nowe funkcje, każde możliwe ustawienie odpowiedniego, na przykład, no nie wiem, chociażby gleby w samochodzie, możliwe ustawienie odpowiednio hamulców, odpowiednio ustawienie zawieszenia, tak naprawdę ludzie chcieliby wszystko ustawiać i kolejny raz mogę tu przywołać Forza Horizon 3, nie wiem co jeszcze można ustawiać, można wszystko, aerodynamikę można ustawiać długość biegów i właśnie ludzie tego by chcieli, bo takie ustawienia są w Forza Horizon 3 i myślę, że tego właśnie brakuje. Choć jakbyśmy już naprawdę chcieli ustawiać wszystko i to naprawdę wszystko, no to takie ustawienia moglibyśmy na przykład wziąć z Project Cars, w którym myślę mamy najwięcej takich ustawień, które dotyczą każdej możliwej części samochodu i możemy je ustawić po swojemu. Wtedy myślę, miałby każdy zrobiony samochód tak, jakby chciał. Każdy miałby zrobiony po swojemu, testowalibyśmy to, aż byśmy się w końcu nie nauczyli, jak to się robi poprawnie. Piątym punktem będzie fabuła, która musi być wciągająca. W obecnym Need for Speed 2015 ta fabuła była fatalna. No po prostu fatalna, ja ją przechodziłem, telefony od ludzi, którzy tam dzwonili do mnie podczas jazdy i nawet podczas odpowiednich eventów były po prostu tak denerwujące. Ta fabuła była tak przesadzona, tak jakaś ziomkowata, taka wiecie, że o ziomek siema, coś tam siema typie, tak się nie rozmawia, nawet w różnych gronach w taki sposób się nie mówi, jest slang oczywiście, ale tak to nie wygląda.
Prosiłbym też, żeby EA nie zmuszało nas do grania w sieci. Ja mogę sobie prosić, ale no... To jest tak, że tak naprawdę w offline powinno się przechodzić karierę. Oczywiście, można przechodzić karierę we współpracy, również Forza Horizon 3. Ale słuchajcie, można tą karierę sobie przechodzić samemu, a na przykład jeśli chcemy wyjść na konkretny event, wchodzimy do online'a. Nie zmuszajcie nas do grania tylko w sieci. Mało wciągająca, denerwująca fabuła w 2015, ale tak naprawdę jest możliwość, żeby robić to dobrze. Mieliśmy pokonywanie bossów, mieliśmy jakieś mini-questy również, były. Most Wanted jest naprawdę idealnym przykładem teraz, choć myślę, że ta fabuła teraz nie do końca by się przyjęła, to pomysł na nią, czyli pokonywanie bossów, którzy zapadają nam w pamięci, którzy mają swoje charakterystyczne cechy, byłoby oczywiście fajne. I fajnie byłoby to, żeby ta fabuła była dłuższa, żeby była długa, żebyśmy się troszkę pomęczyli, żebyśmy nie przeszli sobie, tak jak to naprawdę, no w Most Wanted na przykład przechodziliśmy karierę, no kilka tak naprawdę dni konkretnie, jeśli byśmy sobie siedli i przechodzili. Speedrun najlepszy na 100% jest chyba 6 czy 7 godzin, coś pomiędzy 6-7 godzin oczywiście na 100%, żeby było wszystko zrobione w grze. I ważne też, żeby żadne eventy się nie powtarzały, żebyśmy przechodząc kariery nie musieli podczas na przykład przechodzenia jednego bossa jeździć cały czas tego samego wyścigu w jedną, w drugą stronę, bo to było bardzo mozolne i też mi się nie podobało. Szóstym punktem będzie mapa. Mapa również powinna być kompromisem. Tym razem stawiałbym to na kompromis pomiędzy The Crew i Forza Horizon 3. Mapa w The Crew jest ogromna i tu tak naprawdę ciężko jest tą mapę zapamiętać. Jeśli ktoś sobie ją przejedzie setkę razy i będzie pamiętał całą Amerykę, okej, według mnie to nie jest do końca idealne rozwiązanie, ponieważ do tych map się przyzwyczajaliśmy. Te mapy pokochiwaliśmy w pewien sposób, dlatego że w momencie, kiedy ja wam pokażę jakąś część mapki z Need for Speed Most Wanted 2005, tutaj przywołam akurat tego Need for Speeda, bo najbardziej go, tak naprawdę jest chyba jednym z moich ulubionych, to w momencie, kiedy ja wam pokażę tą część mapy, to wy ją znacie. Wy ją po prostu znacie. W The Crew pokażę wam jakąś randomową miejscówkę i powiecie, wow, ale ładnie, jak tam dojechać, gdzie to jest? No właśnie nie o to chodzi. Na przykład w Forza Horizon 3 jest może jeszcze troszkę za mała, bo ją na przykład znam już na pamięć, a niewiele w tą Forzę gram już szczerze powiedziawszy, także ta mapka powinna być troszkę większa niż ta Australia w Forzie Horizon 3 i byłaby po prostu idealna, bo obecne mapy to jakiś żart według mnie, naprawdę są tak małe, są tak niedopracowane według mnie, są tak nieunikalne, nieoryginalne, że powinno być to coś innego. No oczywiście, fajne są niektóre elementy, które były dodane właśnie w 2015 roku do tego Need for Speeda. Niektóre były naprawdę ciekawe, jakieś tam takie przejazdy a la podziemne, jakieś skoki i tak dalej, ale to nadal nie jest to, czego ja bym przynajmniej oczekiwał. Mapa powinna być troszkę większa, ale nadal taka, żebyśmy mogli się do niej przywiązać. Stąd też pomysły na przykład torów, że w dzień możemy sobie polecieć takim a la samolotem na jakiś tor do jakiegoś miejsca, na tym torze sobie załóżmy pojeździć i wrócić na naszą mapę do miasta. Taka też jest opcja, bądź zrobienie kilku map połączonych konkretnych miast, odblokowywanie tych miejsc, tak jak było na przykład w 2005 Most Wantedzie, tudzież w Carbonie, gdzie mieliśmy zablokowane miejsca i z postępem w karierze mogliśmy sobie te miejsca odblokowywać. Siódmym punktem będą miejsca na pojazdy i tutaj tak naprawdę tu jest dużo dywagacji. Jedni mówią, że powinno być bardzo ograniczone, inni, że powinno w ogóle nie być ograniczenia. Dla mnie wielkim błędem było to, co zrobili w Need for Speed 2015. Z drugiej strony, tam i tak niełatwo się zdobywa tą gotówkę, znaczy, żeby zdobyć sobie na konkretny samochód, trzeba się troszkę natrudzić i to wcale nie jest złe. Na przykład w Forzie mam mnóstwo samochodów, o których nie wiem nawet, że je mam, bo albo je wylosowałem, albo gdzieś tam przez przypadek kupiłem i tak mam 10 milionów, aut mam z 300. No i dobra, w sumie to jest też fajne, bo w każdej chwili mogę sobie wziąć jakiś samochód, nie mam problemu z tym, żeby na przykład, o, potrzebujesz samochodu do 100 koni, no to masz ten samochód do 100 koni, choć akurat tutaj, no do 100 koni to już bym się kłócił, ale no załóżmy do 150, tak jak było w jednym wydarzeniu na przykład właśnie w nowym Need for Speedzie. Także według mnie nie wszystko powinno być tak do końca realistyczne, że o, macie 5 miejsc, potem wam jeszcze damy w magazynie 5. No nie, no tak jak na przykład było w Most Wanted 2005, tu znowu przywołuję, ale tam było bodajże 31 miejsc w karierze, jednak nigdy ich nie zapełniliśmy, ale nie było tego ograniczenia, zdobywaliśmy auta bossów, właśnie w 2015 też zdobywaliśmy auta bossów i ja osobiście chciałbym mieć je wszystkie, a mając jeszcze jakieś samochody zrobione przez siebie i mając kilka tych samochodów, już wszystkich mieć nie mogę. A to był głównie takie, główne było zadanie tak naprawdę, więc takie doświadczanie i przyjemności, posiadanie więcej doświadczeń właśnie z różnorodnej rozgrywki, zdobywając właśnie te samochody różne, staranie się o nie, mając większą ilość, myślę, to by było całkiem ciekawe. O wiele ciekawsze niż w momencie, kiedy mamy po prostu to wszystko zablokowane. No teraz to się troszkę poplątałem, ale ósemką będą
wyścigi. Ważne jest, żeby były różne możliwości tych wyścigów. Na przykład mamy wyścigi fabularne, mamy wyścigi, na których możemy sobie zarobić pieniądze, a nie są w fabule. Mamy wyścigi na torach, mamy wyścigi driftowe, dragi. Teraz taka dziwna nazwa tonie, czyli wyścigi na przełęczach. Można byłoby również się wzorować na podziele z Undergrounda i dołączyć troszkę karbona, czyli mamy troszkę tych kanionów. Tutaj byłyby to przełęcze oczywiście. Mamy troszkę takich driftów po torze, mamy troszkę driftów takich innych, jakieś pomieszane te wyścigi naprawdę fajnie by wyglądały, dlatego że każdy mógłby sobie wybrać: aha, ja lubię drifty, no to sobie idę podriftować, a ja lubię tory, ja lubię grip, ja lubię się ścigać na dragach. To jest ciekawe połączenie, można byłoby połączyć z różnych Need for Speedów te właśnie rodzaje wyścigów i zrobić je wszystkie w multi wyborze tak naprawdę. Mamy taką multi możliwość wyboru każdego wyścigu i możemy sobie robić co chcemy, nie jesteśmy ograniczeni. To również jest troszkę, tego jest również troszkę w Fordzie, dlatego że ja wcale nie musiałem ścigać się. Mogłem sobie jeździć driftem po strefach driftu, mogłem sobie jeździć na szybkość, słuchajcie, po fotoradarach i tak tą grę bym przeszedł, także to jest fajne, że nie ma ograniczenia i tego ograniczenia nie powinno być. 9. punktem będą samochody. Tu również jest mnóstwo dywagacji, ale ważne jest to, żeby tak naprawdę było multum opcji, dlatego że każdy po wychodzeniu kolejnej części narzeka. W najnowszych częściach Need for Speedów nie było starych samochodów, nie było samochodów z lat, powiedzmy, rok 2000, poniżej i lekko powyżej, słuchajcie, nie było takich samochodów. Jak już były, to zdarzał się jeden czy dwa modele bardzo starych samochodów, bądź z takich typowych klasyków, ale dalej to były super samochody, a nie było nic spoko. Tak naprawdę fajne samochody przyszły już w 2015 roku, w Need for Speedzie 2015, ale było ich dalej zbyt mało. Multum opcji, multum rodzajów, multum marek i dużo możliwości zmiany tak naprawdę lat wydania. Teraz tak naprawdę mówię, no skupiali się tylko na super samochodach, ale myślę, że gdyby wróciły te starsze samochody, to i starsi fani by również powrócili do serii. Na przykład takich klasyków, żeby było troszkę więcej takich klasyków, ale dla nas klasyków. Dla mnie klasykiem na przykład byłaby Honda Civic 5. generacji, czy nawet 6., słuchajcie, no raczej 5. generacji, jeśli chodzi o Need for Speed Underground, załóżmy. Ale na przykład przychodzi mi tutaj znowu na myśl Forza Horizon 3, gdzie mamy różne tak naprawdę klasyfikacje tych aut i te klasyfikacje aut byłyby tu całkiem przydatne, ponieważ każdy samochód miałby, załóżmy, swoją klasę. Te byłyby retro, te byłyby do tuningu, te byłyby drift, no wiecie o co chodzi, po prostu każde auto miałoby swoją klasę, gdy łatwiej byłoby je podzielić i dostosować do konkretnych graczy. Ja sobie zdaję sprawę, że ja dużo rzeczy tak troszkę, no, plątam tutaj i mówię tak troszkę, wiecie, nieprzygotowanie. Ja jestem przygotowany, ale wolę powiedzieć to, o czym myślę, niż skupiać się na konkretnej wypowiedzi, która nie będzie w ogóle odnosiła moich wrażeń, a tu są ważne i moje wrażenia, i wasze, a po czytaniu komentarzy, których było mnóstwo, no troszkę tych wrażeń mam. 10. i już ostatnim takim głównym punktem będzie muzyka. Ważne jest to, żeby były dynamicznie dobrane utwory do rozgrywki. Jedziemy powoli po mieście, nie śpieszymy się, jedziemy sobie od kryjówki do kryjówki, a leci nam, słuchajcie, drumstep i już nam głowa lata prawo, lewo, a my sobie spokojnie 50 na godzinkę jedziemy. No nie, no tak mi się to mi się przynajmniej nie podoba. Ważne by było to, że w momencie, kiedy mamy na przykład zawody driftu, no to w tych zawodach towarzyszy nam inna muzyka niż kiedy mamy, załóżmy, dragi. Rozumiecie? Muzyka powinna być dobrana lub dodawana przez nas. Powinna być dobrana na przykład jak w Most Wanted 2005, kiedy różnorodność gatunków tak naprawdę się spajała i ja kiedy nie lubiłem bardzo rocka czy tam metalu, no nie wiem jaki to był rodzaj muzyki, w każdym razie nie lubiłem takiego rodzaju, a dzisiaj każdą piosenkę z Most Wanted posłucham z chęcią, każdą, czy to był rap, czy to był rock, czy to był metal, każda piosenka mi się podoba, dlatego że nie miałem problemu z słuchaniem jej, no bardziej moja mama, kiedy siedziała w pokoju, a ja w to sobie grałem. Także myślę, że również fajne byłoby dodawanie własnych playlist tych muzyk, bądź na przykład dodawanie własnych utworów do gry, co działo się na przykład w GTA San Andreas i myślę, że dalej by to przeszło. Połączenie wielu gatunków byłoby tu oczywiście pozytywne i na przykład mogłoby być to kilka stacji radiowych. Na przykład mamy jedną stację z rapem, czy z hip-hopem na przykład, inną mamy z rockiem, inną mamy z muzyką klasyczną, inną mamy z dance, pop, z house'em i w takim wypadku wybieramy sobie tą stację, na którą mamy w tym momencie ochotę. Na przykład w jeździe dowolnej, a w zawodach już muzyka dostosowana. I oczywiście jeżdżąc po przełęczach, no to Eurobeat, no bo co innego. Na sam koniec wspomnę o szczegółowych dodatkach, o których nie było mowy teraz w tych punktach, no mogło się gdzieś przewinąć, ale nie konkretnie, a teraz powiem o konkretnych dodatkach, których jakby nie było, a o których warto też wspomnieć, ponieważ całkiem by się przydały. Są to na przykład, jest to na przykład więcej ustawień kamery w grze. Kamera przynajmniej ze środka, ze wnętrza, z kokpitu byłaby tu dla was najważniejsza.
dynamiczny photo mode, który byłby lepiej dopracowany. Znane botykity, nie tylko te drogie. No właśnie tutaj mówiłem o tym BN Sports Originie, choć tutaj się pojawiły już w nowym Need for Speedzie, który był w roku 2015. Tutaj pojawiły się takie firmy. Dalej mamy ciekawsze postacie, do których można było się przywiązać. Ja osobiście jestem bardzo przywiązany do Razora, znaczy bardzo lubiłem tą postać i pomimo to, że nasza postać się z nim bardzo nie lubiła, to ja zawsze tego Razora jakoś tak, no tak go szanowałem, kurczę, tak jakieś wydało mi się gościu, no nie wiem, no po prostu go lubiłem, co nie? Tworzenie setupów do samochodów, przydział na klasy aut, wsparcie myszki przy tworzeniu winyli, co jest też bardzo ważne, ponieważ to było w starszych Need for Speedach, no chociażby w Worldzie, a w nowym tym właśnie Need for Speedzie tego nie ma i trzeba się męczyć. Czasami jest to dokładniejsze, ale jednak myszką byłoby troszkę lepiej. Drużyny, w których moglibyśmy rywalizować naprzeciwko sobie, klimat podziemia, brak płatnej waluty w grze, większa gleba w samochodach, co oczywiście byłoby dla mnie jak najbardziej na plus, żebyśmy mogli zrobić taki samochód, jaki chcemy, nie bez ograniczeń tak naprawdę, możemy sobie go obniżyć tak, żeby szurało podłogę, a możemy sobie zrobić Monster Trucka, czy jaki tamkolwiek chcemy, rynek graczy, w którym moglibyśmy sobie sprzedawać własne samochody, własne jakieś tam części, których nie potrzebujemy i tak dalej, oraz ostatnią taką, no może mało potrzebną rzeczą byłaby modyfikacja wnętrza auta, nawet kurczę, zmiana, nie wiem, kierownicy, zmiana tapicerki, zmiana dodatków, to też robią ludzie na żywo i myślę, że całkiem też by to przyciągnęło ludzi, którzy skupiliby się głównie na tuningu, a nie tylko na jeździe. Dawajcie znać o tym, z czym się zgadzacie, a z czym się nie zgadzacie, dawajcie swoje propozycje, ja będę czytał, starał się odpowiadać, jeśli będziecie mieli jakieś pytania. Myślę, że wielkiego wpływu ja nie mam. Sam jako youtuber, czy sam jako człowiek po prostu nie mam wpływu na powstanie nowego Need for Speeda, ale my jako społeczność mamy naprawdę duży ten wpływ. Powiedziałem dużo poplątanych rzeczy, powiedziałem dużo rzeczy, które mogłyby się nie spajać, ale razem myślę, wszystko dopracowałem tak, żebyście i wy to zrozumieli. Słuchajcie, dałem troszkę waszych przeżyć, nie tylko wszystko było tylko z mojej głowy, tylko z komentarzy. Myślę, że też swoje komentarze gdzieś tam wychwyciliście. Ja oczywiście pokazuję wam tu w tym momencie te komentarze, które najbardziej przykuły moją uwagę, bądź które miały najwięcej lajków. To jest te 10 komentarzy, które też wybrałem i po prostu chciałem te osoby uwiecznić tutaj na filmiku, także gratuluję wam. No, niektóre były wybierane losowo, niektóre po prostu przykuły moją uwagę. Też długość tekstu się dla mnie liczyła, ponieważ im więcej informacji, tym więcej możemy się z tych komentarzy dowiedzieć. To jest te 10 komentarzy, a ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie, liczę na łapkę w górę. Oczywiście w komentarzu, nie w komentarzu, a w opisie, słuchajcie, będzie link do fanpage'a oraz do grupki, na której macie te wszystkie posty, macie wszystkie komentarze, które możecie sobie przeczytać, możecie się zgodzić bądź nie zgodzić. I dziękuję bardzo za obejrzenie jeszcze raz, widzimy się w następnym i liczmy na to, że nowy Need for Speed będzie taki, jakiego właśnie chcemy. Do następnego, cześć!